Cześć, cześć, witam was serdecznie, z tej strony Mirek. Z tej strony Nowinka. I Moszeusz6.pl. Moszeusz, standardowo zacznij od tego, co robimy dzisiaj. Stwierdziliśmy jednak, że nie będziemy robić niektórych questów pobocznych, takich jak Dev Raid Pandora. I zacznijmy skupić się na wątku głównym, gdyż ta cała gra zajmuje dość długo. Więc teraz idziemy odejść questa, który skończyliśmy w poprzednim odcinku, w którym mamy pojechać do kolejnego miasta. To taka wielkie wysypisko śmieci, co nie? Miasto! No tak, miasto! Trzeba je całe zwiedzić. Nie całe, bogam. Muszę całe. Jeden expa. Wiem, że osobno się to jakoś zrobi, żeby nie mieć widza. Tak, tylko się rozejdziemy. O, ta arena! Tak. Niestety mi się rozwalił. A to na 6 niedaleko. A możesz. A nie, masz tutaj tempo. Pnij go. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Okej, okay, zrobimy kiedyś serię z karaoke. Bo widzę, że jest potrzeba. Nie, bo za prawa autorskie nas jest. Nie mam czegoś takiego, prawa autorskie na słowa piosenki. Powiem ci, że jest. Jakaś dziewczyna nagrywa na YouTube'a, śpiewała piosenki i zbanowali jej konto. Za to. A jak działają to muszą być jakieś ale nie szczegóły, wiem, czy nie używa, coś nie musiała wiem, czy innego nie robić. Są z traku oryginalnego, no wiesz. Musiała coś innego. Nie ma opcji, że po prostu śpiewając słowa ktoś ci może zbanować. Nie ma takiej opcji. Numery są legalne najbardziej. Nie, mi się wydaje, że ona możliwe, że muzyki oryginalnej używa i po prostu do oryginalnej muzyki śpiewała i po prostu... Ale podobno idzie łatwo obejść. Wystarczy zmienić troszkę prędkość piosenki. No, zgadza się. Baron Flint's tribe and that infernal contraption of theirs are out on the salt flats, and I don't want citizens getting killed trying to get past them. Man, I hate this place. Będziemy teraz zwiedzać, czy na razie damy questa? Damy na razie questa i ten mamy blisko, potem będziemy zwiedzać. Ale tu tyle rzeczy, nie. Już ktoś pokradł, no ja pindolę. Nie zdążył nawet podbiec, patrzę się już pokradł. Okay. Sprzyneczka, dobrze. O, ale upgrade'amy tego do inwentory. O, możemy teraz używać czwartą broń już. Co możemy robić? Używać czwartą broń. Tak? Serio? No. I ja jeszcze co nie ja mam. Będę używać? Ja nie mam tej opcji. Nie masz odblokowanego czwartego spota na broń? Nie. Wow. Jakim cudem? Mnie się odblokowało. Zepsułeś grę. No jakim cudem? Wszyscy powinni dostać, bo to jest tak, quest. Tak, tak. Na pewno patrzysz tam, gdzie trzeba? Nie mam. O. Możecie od razu ten, włączać... Quest robić, no. Tak, power trzeba włączyć. Generatory. To idę do tego na markerze. Dobra. Ninja Luther. Oj, kurka, ale trafiłem. Z dziury w dachu. Żeby w taką dużą dziurę nie trafić, wiesz co? Właśnie trafiłem w dziurę. Aha! Ja to naprowadzanie. Weź okej, wracam honor, dobra. Już się zaczęłam zastanawiać. Ile tu ludzi dziwnych. W końcu miasto, to normalne, że mieście są ludzie. Dziwni ludzie. Oj, tam od razu dziwni. Dziwny jest ten świat. Wzięłam jakieś czy questy. Widzimy. O, widzę kolejny generator. Pik. Jeszcze jeden. On jest poza miastem, kurka. Dwa na został jeszcze. U, pralka. To idę poza miasto, to... Taki ładny kwiatek. O Jezu, to są ścieki, nieważne.
Widzę taki ładny kwiat, jakie ładne lotusy tu są. Patrzę się na górę, a tu ściek na mnie się leje obok. Spoko. Prawie to poczułam. Gdzie ewentualnie mogę podejść, żeby załatwić sobie jeszcze raz rozmowę z tym kolesiem, który dał wam tą opcję z czwartą? Na wprost mnie. Ja ją dostam na odległość, nawet nie wiem z kim pogadaliście. Właśnie tu jest z tą panią. Tutaj trzeba porozmawiać. Ewentualnie. Niestety nie zaliczę mi. Kurde, no jakimś cudem. Nie powinno tak działać. Ale pewno nie masz czwartego miejsca w ekwipunku? Kurde, dziwne, strasznie. No nie mam, no już... To jest jako interfejs, to się interfejs odblokowuje, jako czwarty ten, miejsce na broń. To powinno chyba normalnie się odblokować bez żadnego miejsca tam. Mam tylko trzy bronie i trzy tam te dodatki typu tarcza, typu granaty i ten specjalny jakiś class mod. Bez sensu. Mam kłódkę niestety na tym czwartym slocie z bronią. Jestem ciekawa, od czego to a zależy. A ci płaci questa, czy nie? Może ci questa nie zaliczyło. Jak się nazywa ten quest? Może za daleko był. Tam było pojazd z Claptrapem w questie, coś tam. Sprawdź, czy masz go. W nazwie? Nie. Kurka, nie pamiętam go nazwy. Ja nawet nie wiem, co to był za quest. A, to ty quest tu jest, że nie wiadomo, który to jest. Ja tu tylko sprzątam. O, coś mi się... Aha, to ty przełączyłeś. Tak, ja zmieniłem sprawdzę, co jest. To byśmy musieli wrócić po questa. Musimy jakoś ten, odblokować Mirkowi to, bo to, coś jest nie tak. Jaką ja czwartą broń będę chciała? Ja mam tylko trzy aktualnie w sobie. Nie, no ja też. Znaczy dwie snajperki mam, no ale no to jest bez sensu. Ja mam dwie snajperki właśnie, kurka i tak. No. I oba bez żadnych, obie bez żadnych dodatkowych obrażeń. Właśnie. Dobra, kolejny questek. Claptrap. O, trzy nowe questy dodałam. Tak, ja to sprawdziłem. O, coś teraz kolejny dodałaś, dobra. Okay. Ja staram się teraz ze wszystkimi pogadać, czy ja czegoś też nie ominęłam. Na wszystkich klikam po kolei. Aha, to... Jaka cizia, o Jezu, okej, okay, nieważne. Dobra, mamy głównego questa, gdzieś w tym trybie nie głównego questa. Aktualnie. A sprawdziliśmy wszystko, bo już tak? Tak. Patrz jeszcze tu, czy drzwi jakieś nie są otwarte. Nie. Gadam ze wszystkim, co się rusza. Co się nie rusza. Można też spróbować tak, żeby jak Mirkowi tego nie zaliczy, to żeby się przelogował i no może tak, mu zaliczy. Tak. O, Claptrap. Uratować Claptrapa wzięłam. Mirek, sprawdź ten, Lucky Zafor, czy masz questa zaliczonego. Jak się nazywa? Lucky Zafor. O, jest Claptrap, może być blisko quest. Reaperki trzeba znaleźć, dobra, mam na marku. No, tak, wziąłem przed piątym. Do bugów nam się przyjmie. Ważne, żeby Mirek sobie odblokował ten. No, tą broń będzie ciężko później bez niej. Tylko to jest na górze. Lucky, jak się nazywa ten jeszcze raz quest? Tak, to coś nazywa, już nie pamiętam dokładnie. Jak mówisz, Lucky coś tam. Tak, tak jak masz tam Claptrap Talk tu. Quest, w tym questie. Znalazłam. Znalazłaś? Na dole masz. Nie, skrzynkę, ale... Masz. Na balkonie masz, z mojej strony. Jest balkon taki, że ona... Mam skoczyć na dół, okej? Okay. Nie, tylko na balkon. Aha, no widzę, okej. Okay. I to weź. Już. Jest ten klatra... Muszę cię oddać sobie, tam leży. Mam. Mierę. O, jest nowy ekwipunek, ulepszony. Pak SDU, okej. Okay. To wszyscy dostali teraz do bugu? Tak. Nie wiem, bo cały czas siedzę w tym szukaniu tego questa, ale nie mogę znaleźć w ogóle tej nazwy, o której powiedział przed chwilą Mateusz. WTF. A ty znajdujesz tego questa u siebie?
nowinka? Jak on miał? Kurka, już... Zapomniałam już. Seekout... Te dwa wzięłam teraz. Nie, raz, to nie jest ten. Tu nie ma pokoju, to nie... O Jezu, to nie... O, właśnie. Czuję. O matko, ale... Lucky Zafford. To nie, to Road Warriors, Bandit Apocalypse. Jeszcze raz, bo już się nie ogarnię. Road Warriors, Bandit Apocalypse. Road, od Road. To okay. Sam dole właściwie ja. Mówię to trzeci od dołu. Jest, widzę. Matt Melkilt 1 na 1, Claptrap Tokt 1 na 1. Bliżej dołu tych zrobionych questów. Road Warriors, Bandit Apocalypse. U mnie jest zaliczone. Nie mam takiego questa. Ale to w tych zaliczonych zobacz, czy przypadkiem... No, na samym dole, tam na szaro, z takim fajeczką, tak? Tak. Pierwsze to będziesz miał po drodze Road Warriors Hot Shots. Zjedziesz jeszcze niżej i będzie Road Warriors Bandit Apocalypse. Nie mam w ogóle tego na tym. To z trzeci od dołu. No, trzeci na dole to mam trzy klaptrapy. No to zobacz sobie z tych... A z tych aktywnych, nie masz nigdzie w aktywnych? Tego questa? A w jakiej to jest sekcji? Aha, bo wy już nie widzicie, w jakiej był sekcji. Nie widzę. W tym mieście, to z New Haven powinno być chyba. W New Haven nie mam nic. W New Haven żadnych nie mam questów aktualnie. A żaden u ciebie się na road nie zatrzyma z tych pomarańczowych? Nie. Nie mam nic w ogóle z nazwą road. Ty w ogóle tego questa dostałeś? Miałeś tego mel zabity? Że tam jeden na jeden? Co tego kolesia biliśmy w samochodzie? No pamiętam, było coś takiego, ale... TF. Może się spróbować przelogować, może coś nie zaliczyło po prostu. Może trzeba aktualnie odcinek, póki tego nie rozłożymy problemu, żeby nie było. Albo to coś utniemy może. Dobra, że później jakoś to jeszcze zdebugujemy. Nie ma sensu teraz sobie głowy zaprzątać. W wolnej chwili sobie najwyżej to sprawdzimy. Znaczy ja sobie to... postaram się odnaleźć. Okej, okay, to już na sobie jest. Ważne. W rejonie na jest mam mecha 5 quest albo 6 zrobienia. No to prowadźcie. Już rękę urwało. O, już. To spotkamy się w jakimś miejscu, bo... się rozbiegł. Na południe. Aha, już was widzę. Szukaj czerwonego ptaka. Rozumiesz tego ptaka. Widzę, okej. Okay. A lata. Lata mi ptak po ekranie. Lecę, bo chcę. The lady with scars where her face should be believes that you and I are looking for the same thing. You should come to me now, so I can see the artifact you have recovered. Russ Cummins, please wait while I activate the gate. I am the best wolf. Yeah. Dobry on jest. Co tu stoi? Co tu za koleś? A, ale jaja. Was? 20 level. Ue. A dobra, my też mamy 20. Skąd oni się tu wzięli? On jest 22. No, to ładnie. Coś mi się wydawało, że ktoś się czai. Myślałam, że NPC, żeby podejść pogadać. Patrzy się, pewnie NPC. O, level. A, też wiem. Coś mi przeskoczył przeciwnik. A to... I chyba z tego, że nie zaliczyło wcześniejszego questa, to nie mam teraz, niestety. Level. A czego? Aha. 23. Ale bez sensu. Chyba to miałaś dalej, potem zobaczymy. Bez sensu. Co ogarniemy. Ja jestem dopiero na początku 22 levelu, z tego zapatrzę. Wow, dziwne. Mam tak dopiero, nie wiem, 10%, 15%. No może dobra, 20 parę procent jednak. Nie rozumiem, jak to wychodzi. Kiedyś było, że ja wbiłam pierwsza, 21, a wy jeszcze nie mieliście. Nie wiem, od czego to zależy. No, od tego ile przycisku zabijasz pewnie. Czyli, czy jest mój frag, czy coś? Tak, tak.
A przy questach wszyscy równo dostają przy oddawaniu? Chyba tak, za questy tak samo powinno, równo powinno być. Teoretycznie. Gdzie kwiatki? Okej. To jest tu. To mamy tu. Dziwna sprawa. Jezu, widzę kwiatki. O, tu są jakieś nowe SDU do kupienia i tak dalej. Chodźmy na razie tutaj, do tego questa zrobić. Jakieś rury czyścić. Problemy na lewo. Broń na prawo. Ja zobaczę, co w tej budce jest. Oprócz syfu tutaj. Kibelek! O, i amunicja. A pewnie dopiero kupiliście amunicję. Nie kupowałem akurat, ale mam właśnie pełno prawie. Wiecie, co źle w tej grze rozwiązali? Kolizje postaci, że przeważnie w grach multiplayer postaci nie powinny móc na siebie wpadać, bo nieraz jest tak, że... Utkną na przykład w przejściu, no nie? Tak, ale nie tak, to jest problem trochę. Coś w tym stylu. W tych drzwiach. Kolizja z obiektami chyba, czy z... Tylko tyle? O! Kurde, odpaliłem szpila. Ale się rozgraźniał go, no. Kolejny, z przodu. O, ale skilla ci zmarnowali. Są raki. I teraz w lewo. Dobra. Ale wiesz, że daj ci nie płacimy za bycie przewodnikiem. Cicho. Wiem, jestem. Niech myśli. O, kisy. No. Co tu coś mieszka? Coś tu pali. Nie zadaje się Mad Maxa chyba, nie? A tam coś jest, tam jest skrzynka. Nie, raczej filmu nie oglądałem. A ja oglądałem. A czy ja... Tam dopiero było burdelkowato. Oj. Raki? O. Ojej. Momencik, coś we mnie pluje cały czas. Jestem ciekawa co. Z góry. Z góry jest ten badniak. Właśnie. Nie mogę go... O, widzę, to się trzecia. Nie wiem, gdzie poszedł. O, dzięki. Spoko. Nie wiem. La, 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 la. Zbieram. Bo ja tu spadzam górę całą. Dobra. Tutaj, bo coś tam boję. Tam na dole też jeszcze są. To jest snajperka kolejna i kolejna snajperka. No kurka, sama snajperka. Spoko. A właśnie... Aha, snajperka mi tu wpadła, no i po co? O, rifle mogę używać jako czwarte. Ale badziewne jest, dobra, nieważne. Ważne, żeby cokolwiek było. Ja chcę, żeby się Mirkowi wreszcie odblokowało. A to może od 23 levelu jest odblokowanie. Ja prawie się... takie same karabiny, tylko z tymi dwoma innymi. A weźcie, najedźcie, bo jak ja najeżdżam na broń, mam coś takiego, że level required... A, to jest chyba bronie, stricte jako shotguny, a nie ten. A jak najeżdżasz na ten...
No na to miejsce, na tą kłódkę jest pokazane, kiedy będzie odblokowana? Nie, właśnie, nie pokazuje się. No cholera by wzięła. Nie podświetla się. Zrobimy tego questa, czy co mamy zrobić? Jakieś rury przyczyścić? Jak, gdzie? Chyba żartuję, że ja rury będę czyścić. No ktoś musi. O. Równo pewnie, ja sam mówiłaś. Mordę, no. Cofam to. Że pracować trzeba. Cofam to. Nie ma cofania. Nie. Dobra. Gdzie to się to są chyba na górze te rury. No tak, tutaj chyba trzeba. Ja trzeba mnie nie strzelić. Ścimy bronią, spoko. O kurwa. Los. To było dobre czyszczenie. Kurwa, nie chcę wejść. A nie w to zielone? To tak, tak. Się tak, tak. Dobra, jest. Jeszcze z drugiej strony są, czy to koniec? Tyle tych w tym miejscu. Dwie rury. Dobra, i teraz kolejny. Czuję jak Mario. Jeden quest na dole. Kolejny quest na górze, daleko. To jest na górze kawałek. I na dole. Idziemy na dół czy na górę najpierw? Idę za wami. Decyduj, Mateusz. A jako miłośnik PR-u masz prawo zdecydować. Męska decyzja. A my idziemy do góry. No od razu słychać, że Mirek biegnie. O, kurka, tak jak przyszłeś. Nie musimy zbierać kwiatków? Nie wierzę. Trzeba strzelać w odłok, strzelajcie w odłok. Z mojej pięści na pewno trafię. Odłok? Odłok, tak. W tyłek, co powiesz. Wow, ale mocno bije. Nie chcę kasę, co to jest. No nie mogę, bo one... Uwaga, tu jest jakiś taki zielony. Zdrowe. Zaraz padają. Wow. A tak, wpadałem przecież w odłok. Ten jeden blok jest większy, więc... Czego bym wyśmiewał się parę razy. Jezu Maria. No. Tu co jeszcze leży? Amunicja? Tak, dobra. I... O, ktoś tu się ponabijał. No. Tam na razie, tam na razie wnyku to nie mamy. Chodźmy w drugą stronę. Aha, okej. Nie mamy samochodów. Coś. O kolejne coś. Polewam jakieś ten coś do rozwalenia, ale nie wiem, czy być. Kolejne coś, mamy coś. No jakoś kolejną oczyszczanie ścieków, albo generator ścieków właściwie. Dziwne to jest. Programi. Myślałem, nie wiem, ale cóż. No nie zdążyłam uciec od niego. Chciałam na górę uciec. Czemu nie mogę strzelać? Nie mogę strzelać. Nie trafiam. Ja nic kolesiowi nie robię. Nie zbijam mu tarczy w ogóle. Co jest grane? O, masakra, dobra, ja zginąłem, bo nie mogę. No ja też. Myślałem, że tam mamy iść. A blisko tu respawnie, okej. Ja już biegnę. Ja nie wiem, ja strzelałam w tego jednego, nie wiem, czy barierka mi zasłania, czy coś, ale w ogóle mu nic nie robiłam. Tylko niepotrzebnie naboje traciłam. Dziwne. Kogoś trzeba maskę. Jeden. Tego nie zabiję na hita. Cóż. Odwróć się. Odwróć się, nie patrz na mnie. Nie lubię cię. Nie patrz na mnie, nie lubię cię. Taką
Maskę sobie bierze i myśli, że fajnie. O, krytyk siadł jeden. Patrz gdzie indziej. Patrz gdzie indziej. No dobrze, w ogóle do was idę. O Jezu, chyba źle idę. No, bardzo źle idziecie. Mów za siebie. Co to idzie źle? To my idziemy dobrze, a on idzie źle, właśnie. Już naokoło. Demokratycznie nie możesz się mylić. Nie możemy się mylić. Przecież jakiego nikogo się nie ma, no. Chciałem sam wszystkich wybić. Ojej. O, chyba raki przyprowadził sobie. Albo stracę agro zaraz. Masz ty. Wow! Co to było? I spend the majority of days having conversations with people that are not there. 2 days ago, I explained to my mother how the translation program I was writing would greatly help me understand exactly what all this Aridan text I've been attempting to decipher actually means. My mother has been dead for 16 years. She was never actually interested in science to begin with. I'm unsure if I'm right to the point of no return, but my stubbornness, which I got from her in the first place, will keep me here putting up with her until I find exactly where the vault is. Or until I drive myself so far off the edge, I do not remember why I was doing this in the first place. Ładny mindfuck. Jak gadasz do matki. Obróć teraz Mirek dla ciebie. Oh, yes, my darling. Yes. Wow, okej. Teraz się martwię. Mi tak nigdy nie mówił. Bo nie jesteś moją żoną. Ale Mateuszowi tak mówiłeś przed chwilą. Co niby do niego mówiłem? Darling i te sprawy, czy... Rozmawiam z wyrzutnią rakiet. Ja rozmawiam do wyrzutni rakiet. Tego nie rozumiesz, że jesteś kobietą. O, też jest problem. Nie. To jest miłość platoniczna. Nie zrozumiesz. Mhm. Tak se to tłumacz. Taka prawda. Nie. My i ta... Ja i ta wyrzutnia rakiet mamy bardzo specyficzne... do siebie relacje, uczucia. A gdzie ty w ogóle jesteś? Tutaj. Jedź za nami. Szybka! Jezus Maria! Aaaa, się boję tak szybko! Czy on mnie właśnie popnął od... Tak, od tyłu cię popchnąłem. Jakaż przyjemność. O, wsiadłam niechcący. Chciałam kasę podnieść i wsiadłam sobie. O, płonący badass. Robaki też są badassy. O kurka! Zjechałeś mi znowu. Za tobą, Mat. O, właśnie ten. Jezus Maria, to jest przyjemne. Zjeżdżać. A wiesz, że to mnie za to rozjeżdżanie ci nie nalicza punktów do broni? Do broni? Nie bierz? Ty w pojeździe? Nie szkodzi, to jest przyjemne. Frak. Nie szkodzi, to jest przyjemne. Dużo graka, to jest 5 level. Proszę? Graś z jednej tarczy. Mam dużo graka na mnie. Ojej, duży jest. Wow. O, duży jest. Pomóż, ja biorę, pomóż nami. Zbierać kasę czy ci pomóc? Pardon. Tylko nic będzie zrobić właściwie. Jakie to w ogóle są levele? Wow. To jest trzeci niby. 25, a jestem 22, pamiętaj. No. To jest 25. O, już kurde. No kurde. Tylko nie zabijemy. Nie, do niego nie zdążę dobiec nawet. O. Pana. Może ten rak cały czas lata z nami. Nie bijemy? Nie, jasne. Ja ledwo coś się wiesz. Już, spoko. Już. Mirek się wyżył. Zabił to? Tak. To wyleciało zielone. Ale to nie, ja nie zabiłem raka. Rak ten latający jeszcze był gdzieś. A, jest nad nami. Ups, Rakin Shinu się nazywa, tak? Tak, Rakin Shinu.
To niechcący go zagrowałam, sorry. Świetnie. Ale bylibyśmy w stanie go zabić. Nie, właśnie go właśnie zginąłem. No właśnie. Kurde, nie zdążyłam, patrz jakie chamstwo. Dobra. Spoko, spoko, miej go na sobie. Już prawie. Już. Okej. Malutko życia. Ten Rakashi Shinyu to jest, widzę, taki hardcore trochę. Ale widzę, że mu się życie nie nadrobiło, jak już jest nawet poza. Naszym strzelaniem to ważne, że na full HP-ka nie wszedł z powrotem. O. Czasami jest tak, że jak się traci agro, to mobki dostają full HP z powrotem. No tak. Żeby grę ludziom. Czyli HP, ile może zjeść? 10% zjeść już? HP? Czy mniej niż 10%? No to już koło tego chyba. No, 10-15 może. Z 1-2. Mogę zawsze na snajperkę się, o. Dobra. Gdzie to jest? Tu jest coś tam. To co, chcecie walczyć z nim, czy jaki jest pomysł? Ja na razie idę robić questa, nie idzie ten, bo się zrozpiłem i... Aha, dobra, to... Ale questa robię. Ten, mów, bo ja, tutaj, wiesz, czekałem. Dobrze, bo my staliśmy i czekaliśmy, no. No tak, tak, no tu właśnie. No tak, tak, ja miałem nadzieję, że właśnie zrobię questa i nie zliczę z powodu odległości do was i będę miał całego expa dla siebie, egoista. Robisz questa, powiadasz? No właśnie powiem. To smutne. Ale zrobiłem rakę, przeżyłem. I to szlak. Ile ich tu jest? Za dużo. Przecież jest trzy chyba. Żeby nam nie powiedzieć i se samemu pójść, no. Nie wyjdę tam. Zaczynałem przecież marker, znacznik. Tak, ale staliśmy i czekaliśmy, bo myśleliśmy, że ten... Biegniesz tam do nas, do tego raki. Biegnę właśnie do was, ale... Ty właśnie biegnę, tyś, tylko... Tyś nie możesz dopiec. No, po drodze pcików miałem. O, cicho, cicho. Before overloading and melting four of my computer's 13-qubit operators, my program was able to decipher quite a bit more than I had been able to understand before. It will take a few days to fix, but I was able to find many repeated instances of an event that takes place every 200 years. It's repeated many times with a symbol that looks not unlike a circle with an upside-down V in it. It's possible that this is the vault. And something about the vault happens every 200 years. Tonight, for dinner, I will have eggs. O kurde, ja dzisiaj jadłem na kolację serek z... Mobilizowany? Z rybką. A, to też mam, też mam. No to, chyba tam by... Ale podoba mi się, lubię tą Patrysię. Proszę? Podoba mi się ta Patrysia i jej tryb myślenia. To jak potrafi się radować, na przykład biegając w określonym stroju, a raczej jego braku. Coś mniej jest. To ciekawe rozwiązanie. No cóż, eureka, nie? Eureka. To co, jedziemy na tego Rakakakakashayashaku? Nie, będziemy obok i zrobimy innego questa, który mamy obok. Dobra. No, zawsze level do przodu to większe szanse na szybciej. Ja i tak zaraz padnę, więc będziecie mnie podnosić. Z przyjemnością. O! To ja mam się rozłączyć, rozumiem, dobra, idę do żony, a wy się bawcie dobrze. Dobre. A nie targetujcie go przypadkiem, tego latającego. On cały czas ma te 10% mniej. No. O 10% za dużo. O 90%.
O, level up, za ja co? Ja oczywiście sobie źle poszłam. No, zauważyliśmy. Ale widziałem, że też XP mieć nie przeszkadzaliśmy. Kurde, ja naprawdę myślałam, że tu biegniemy, bo któryś kawałek podbiegł i tak myślałam, okej, to w tą stronę. To Mirek się zgubił. Ja nie wiem, ja już biegnę. Widzę Mirka i widzę ciebie gdzieś po prawej. Mówię, że dostałem level up i po prostu sobie nowy skill odblokowałem. Oko. Widziałem po prostu, że byłeś w szoku, że dostałeś level up. Tak quest, który mamy teraz, to jest przejście do kolejnego sektora. Mhm. Robimy to teraz, czy nie? A jest tam więcej questów jeszcze? Tam dalej, pewnie będzie więcej questów, mi się wydaje. W tym sektorze? No. No, to fajnie by było od razu parę na raz zrobić i później pooddawać je. A właśnie tego odnośnie questów. To tutaj będzie na nowe miasto, mi się wydaje, to chyba jest. To mi się przynajmniej wydaje. No. Pewności nie mam. A patrzyliście ten namiot, co tu jest? Nie. No mów, Mirek. A czy odnośnie questów, to mi się spodobało to, co zrobili na przykład w Deus Exie, że miałeś fabularne questy zaznaczone na pomarańczowo. A side questy na niebieską, to bardzo pomaga. Raczej większość gier robi tak, że przeważnie jest osobny dział, tak jak tu mamy krainy, to jest osobny dział, że main, jakby main quest i cała reszta później. A, tak, tutaj no, jednak to dużo lepsze niż kolory. No. Ale szkoda, że tu tak zrobili. Może w dwójce już inaczej jest. Możliwe. Kurde, to nie tu mamy iść. Aha! Dobra, zaraz. Widziałem. Bo źle poszliśmy. Kurde. A ja. O, healing kity już są te lepsze. Se życia trochę podniosę, dobrze. Co klikam? Gdzie ja jestem? Gdzie wy jesteście? Aha, Mirek jest tutaj, dobrze. Na północ. Jako dzienna osoba blisko jest, to już się nie martwię. Już jak sama zostaje. I wtedy mi smutno. Jak w tym dowcipie z grabarzem, słyszeliście go? Nie, który, nie. Jaki? Że idzie jakiś koleś, wraca z pracy, co nie, i jest ciemno, musi akurat idąc do domu przejść przez cmentarz. I generalnie jest akcja tego typu, że jest, wiadomo, przestraszony, kurczę, srap, majtek, bo już jest późna godzina. I tak, kurde, no, idzie przez między tymi grobami, tak po prostu co chwilę dostaje palpitacji serca, ale widzi, że tam gdzieś w oddali jest jakiś facet. I kurczę, idzie w jego stronę i tak właśnie mówi, że o, dobrze, że pan tutaj jest, bo jak, kurde, zaraz dostanę zawału serca, nienawidzę wracać tak późno z pracy. A grabarz do niego mówi, no, jak ja żyłem, to też się martwiłem. O Jezus. Ja dziękuję. Dobra. Idźcie do mnie, bo potrzebuję tej pomocy. Ja jestem troszkę busy, bo mam latające ptaki. Raki, tak. Aha. Świetnie. Kiedy my się znowu rozdzieliliśmy? Właśnie, gdzie ty poradłeś? Właśnie to robię, no. Uff, widzę temu czy dwie. Mam jakieś osiągnięcie. Ja cię widziałam ostatnio przy tym wejściu do instancji. Myślałam, że tu idziemy, bo mówiliśmy... Ja też. Nie, teraz nie wiedzmy się z obok. Dobra, zaraz się zrespawnisz tutaj, nie idźmy. No właśnie. I pobiegniemy razem. Ale ja też byłem przekonany, sorry, że tutaj będzie po prostu coś, więc ja robiłem zakupy i czekałem. No, ja też. O, ale nie ogarniacie. Oż ty. Zajęty byłem. To ty miałeś pilnować Asi, nie ja. Gdzie on jest? Zginął. A nie, znowu przeżył. No cholera, on nie zginie tak łatwo, idziemy do niego. No ja mam zginąć, jak zabijam wszystkich niszczałem. Dobrze, mieli roboty dla nas. Ważne, że exp nam wpada, nowi. Tak, dokładnie. On robi, my mamy exp. To ci zostawimy grę, tak za dwie godziny wracam, dobra? Spoko. Dobre. A wiesz, Mira w tej cały będzie mój? Zdaję sobie sprawę. Proszę? Wiem, że ten cały lud będzie mój. No i co tam było? Co tam było? No trochę tego było, ja się zbierałem. Ali. Koniec swojego zbieractwa. Co to za jakiś kamień? O, skrzyneczkę porzucił tutaj. Jakiś wielki paluch. Bierz go. Tył mam jeszcze. O, tu widzę, że artefakt będzie, bo są te ruiny.
Wow. Adam! No i bedle, czemu na mnie, no? Już nie. Raz. Nie? Nie widzę odwłoka, bo tak się wszystko paliło. Nie ma jak też zabić bossa na 3 hity. To był boss? Tak, to znaczy, bo padał, no. Ale 3 hity piszę. Jeden hit, jeden strzał, zrobiłem 6 HP. Spoko. No, padł. Dokończy się nic z tej werki. Nie kupiłem sobie braki kolejne z przodu. Dobra, wiecie co? Poczekajcie chwileczkę. Tam coś wisi, haturaki wiszą. I z racji tego, że coś tam wisi, ja bym proponował zakończyć ten odcinek i ewentualnie wrócimy za chwileczkę. Dobra. Jak najbardziej. No więc dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne nasze materiały, to zapraszam was serdecznie. Z tej strony Mirek. Nowinka. I może usłyszeć.pl. Do usłyszenia. Pa, pa.